8 drużyn Ochotniczej Straży Pożarnej wzięło udział w winnych zawodach sportowo-pożarniczych zorganizowanych na stadionie w Grodźcu. Jednostki startowały w dwóch konkurencjach, w ćwiczeniu bojowym oraz sztafecie pożarniczej. Pierwsze miejsce zajęła drużyna z OSP Lądku, drugie miejsce OSP Grodziec. Drużyna z Lądku, powiem, że uzyskała wynik łączny 109,55 punkta. Drugie miejsce OSP Grodziec 120,87 punkta i trzecie miejsce OSP Biskupice, wynik łączny 126,50 punkta. W zawodach wystartowały również dwie drużyny młodzieżowe w wieku 16-18 lat. Były to drużyny z Biskupic i z Królikowa. W klasyfikacji generalnej pierwsze miejsce zajęła drużyna OSP Biskupice z wynikiem łącznym 121,78 i drugie miejsce drużyna z OSP Królików z wynikiem łącznym 133,68 punkta. Jak wspomniał Mariusz Woźniak, cieszy fakt, że wśród startujących znalazły się młodzieżowe drużyny pożarnicze. To też świadczy o tym, że mamy młode pokolenie, które jest zainteresowane pracą w służbach ratowniczych, w tym właśnie nie tylko w OSP, ale być może w przyszłości, tak jak niektórzy nasi druhowie Państwowej Straży Pożarnej, za co oczywiście za wszystkich trzymam kciuki. Jednostki OSP są ważnym ogniwem w krajowym systemie ratownictwa. Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w mojej ocenie są nieodzownym łańcuchem systemu ratownictwa ze względu na to, że choćby nawet czas dojazdu, jaki jest do różnego rodzaju zdarzeń, my na koniec rejonu mamy niekiedy ponad 30-40 km, więc ten czas dojazdu z Państwowej Straży Pożarnej jest nieco dłuższy, więc jednostki OSP zdecydowanie szybciej docierają do tych zdarzeń, są pierwsze do tych zdarzeń. Poza tym znajomość terenu i własnego obszaru działania, dróg dojazdowych i tak dalej jest nieocenionym pomocą dla nas, strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Stan przygotowań naszych druhów strażaków z jednostek z terenu gminy Grodziec oceniam na bardzo wysoki i to nie tylko przez pryzmat wcześniejszych zakupów. Mam tutaj na myśli sprzęt ratowniczo-gaśniczy, ale przede wszystkim przez pryzmat wyszkolenia, ćwiczeń, które dzisiaj właśnie zostały zorganizowane. Dobre wyszkolenie to jednak nie wszystko. Liczy się także systematyczność w doposażaniu jednostek. Te działania wszystkie finansujące OSP są bardzo potrzebne. Te częste jednostki są niedofinansowane, natomiast spełniają ogromną rolę w naszym społeczeństwie. Poza tym darzymy ich ogromnym zaufaniem społecznym i tu potrzebne jest nasze wsparcie do tego, żeby oni coraz lepiej wykonywali swoje zadania. My z roku na rok zwiększamy środki na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego. W przeciągu ostatniego czasu udało się m.in. nam zakupić nowe auto bojowe dla OSP Grodziec oraz pomniejsze urządzenia pomagające ratować życie ludzkie. Chcę tu też wyraźnie podkreślić, że czynimy starania odnośnie zakupu kolejnego nowego auta bojowego na terenie gminy Grodziec, tym razem z przeznaczeniem dla OSP Biskupice. Gotów! Start! Zawody gminne w Grodźcu stanowią element kwalifikacyjny do zawodów powiatowych, a te odbędą się we wrześniu.